Witam w prezentacji i montażu 25 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy pióro pełnej długości, przycięte pióro, blok piór, dwa dolne łączniki, metalowe kołki i śrubki.
tym numerze został zmontowany drugi zestaw tylnych piór Resora i otrzymaliśmy dwa uchwyty. Po montażu części z 25 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, silnik, podłużnicę ze światłem, dwa uchwyty hak z łańcuchem, mechanizm różnicowy z wałem napędowym i bębnami hamulca, część tylnego zawieszenia z dwoma resorami piórowymi, cztery koła i kierownicę. Numer 25. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcję montażu i resor piórowy po montażu. Star 28N110 Furgon. Niedługo po uruchomieniu produkcji samochodów ciężarowych Star 28 i Star 29 zaczęto wytwarzać pojazdy pochodne bazujące na ich podwoziach. Jeden z pierwszych był furgon ogólnego przeznaczenia, opracowano go w Sanockiej Fabryce Autobusów, a pierwsze egzemplarze powstały pod koniec 1969 roku. Pojazd otrzymał oznaczenie N110 i zapoczątkował zunifikowaną rodzinę furgonów o szerokim zastosowaniu. W 1969 roku w zakładach budowy nadwozi samochodowych ZBNS w Kożuchowie zakończono produkcję samochodów Star 25-27 i wszystkich wersji furgonów opartych na Starach 25-27. Wymiary i ładowność furgonu N110 były większe niż we wcześniejszych konstrukcjach, a ładowność pojazdu miała wynosić 4,5 tony. Nowym rozwiązaniem były też szerokie drzwi przesuwne w bocznych ścianach nadwozia, co ułatwiało dostęp do komory ładunkowej. Strukturę nadwozia przystosowano do szybkiego mechanizmu załadunku towarów umieszczonych na paletach. Pojazd miał nadwozie dwusegmentowe składające się z kabiny kierowcy typu 642 oraz nadwozia furgonowego, które niezależnie zamontowano do ramy nośnej, był napędzany silnikiem typu S530A1 zapłonem samoczynnym. Badania FITS pomiędzy 27 maja a 15 czerwca 1970 roku w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów ITS przeprowadzono badanie homologacyjne samochodu. Mamy zdjęcie Stara 28N110 Furgon w badaniu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie w 1970 roku. Mamy zdjęcie lewego boku pojazdu z otwartą przestrzenią ładunkową na dworze furgonu. N110 został wyposażony w metalowe nadwozie furgonowe zamknięte o konstrukcji szkieletowej. Szkielet był spawany z cienkościennych profili stalowych, elementy poszycia zewnętrznego wykonano z blachy stalowych, a poszycie wewnętrzne z profilowanych blach aluminiowych. Do tego doszły pionowe listy maskujące miejsca łączenia. Podłogę zbudowano z desek sosnowych pokrytych blachą cynkowaną. W tylnej ściance znalazły się drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na zewnątrz, kąt 270 stopni. W każdym skrzydle drzwi umieszczono okno z szybą stałą i prętami ochronnymi od wewnątrz. W przedniej części każdej ściany bocznej zamontowano szerokie drzwi przesuwne, wysuwane stopnie wejściowe umieszczono przy drzwiach tylnych i bocznych, w górnej części przedniej ściany furgonu znajdowały się dwa plotowe otwory wentylacyjne, a w górnej i tylnej części każdej ściany bocznej po jednym otworze wylotowym. Zbiornik paliwa był mocowany do lewej podłużnicy ramy, koło zapasowe umieszczono poziomo pod tylną częścią ramy pojazdu. Mamy zdjęcie porównania danych zgłoszonych przez producenta z wynikami badań w ITS samochodu ciężarowego Stara 28N110. Mamy zdjęcie badanego w ITS Stara 28N110 Furgon, zdjęcie kabiny kierowcy i zdjęcie tylnej części nadwozia. Unimog. Mamy zdjęcie Unimoga U25 przystosowanego do zbierania ziemniaków, szerokie zastosowanie. Unimogi to pojazdy mające szerokie zastosowanie, pracowały jako pługi, bronowały pola, przewoziły paliwo jak cysterna, a podwozie mogło posłużyć do montażu ładowarki, koparki czy też agregatu prądotwórczego.
po zmodyfikowaniu podwozia Unimogy przetaczał wagony kolejowe oraz holował samoloty. Przyczepy i naczepy od początku lat 50. XX wieku był zamawiany przez klientów z kilkudziesięciu państw świata. Pojazdem szybko zainteresowało się także wojsko. W 1951 roku armia szwajcarska jako pierwsza kupiła 250 egzemplarzy cywilnego modelu Unimog 2010. Niebawem armia francuska zamówiła 400 egzemplarzy silnikiem diesla o mocy 25 koni mechanicznych. Przy czym część z nich trafiła do oddziałów okupujących Niemcy zachodnie. Po wojnie Francuzi mieli swoją strefę okupacyjną, a pozostałe już do Francji właściwej Unimog służył także w armii belgijskiej. Mamy zdjęcie szpitalnego Unimoga 404 służący w ramach pomocy humanitarnej w Afryce Zachodniej 1961 rok. Mamy zdjęcie Unimoga 2010 Armii Szwajcarskiej prezentowany w Unimog Muzeum w Gaggenau w Niemczech. Mamy zdjęcie Unimoga 419 na ulicach Los Angeles w Stanach Zjednoczonych 2010 rok. Mechanizmy. Unimog był napędzany sześciocylindrowym silnikiem rzędowym M180 o pojemności 2195 cm3, skonstruowanym z myślą o limuzynie 220 W180L z ponadtonowym nadwoziem. Dla zwiększenia trwałości moc obniżono z 85 na 82 konie mechaniczne przy 4800 obrotów na minutę. Silnik umiejscowiono wzdłużnie za przednią osią pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera. Zastosowano dwugardzielowy gaźnik opadowy Solex 32PTO. Synchronizowana skrzynia biegów miała 6 przełożeń i 2 biegi wsteczne i była zintegrowana z reduktorem terenowym. Mechanizmy różnicowe zostały wyposażone w blokady. Dla zwiększenia prześwitu zastosowano zwolnice przy obu mostach. Unimog miał 2 niezależne od siebie systemy hamulcowe, jednoopodowy układ hydrauliczny i układ mechaniczny. Zgodnie z normami NATO w Unimog 404 zamontowano instalację elektryczną 24V. Podwozie stanowiła rama z podłużnicz o profilu U z poprzecznymi wzmocnieniami o różnym przekroju. Z przodu i z tyłu umiejscowiono wzmocnione haki holownicze oraz zastosowano spiralne sprężyny i hydrauliczne amortyzatory. Opony miały terenowy bieżnik. Mamy zdjęcie Unimoga 437 wersji kampera gotowego na najtrudniejsze drogi Arizona 2015 rok. Silny jak byk. Nazwa wywodziła się od pierwszych liter Universal, Mo, Tor, Gerard, a zatem od uniwersalnego urządzenia napędzanego silnikiem. Stylizowana litera U w logo przypominała głowę byka, co symbolizowało siłę. Mamy zdjęcie i informację, że wiele egzemplarzy Unimoga po demobilizacji i przejściu do cywila stało się pojazdami idealnymi do dalekich wypraw terenowych. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli złącze ramy, pokrywa łącznika ramy, cypanty typu U, wahacz osi sztywnej, nakrętki zabezpieczające, wkręty wahacza. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.